Był tu jakiś wyznacznik dzisiaj nasz sprawdzian, ale to bardziej może nie jak stoimy, tylko jak rozegrać ten taki nietypowy dosyć plan, jakim jest, że są eliminacje, dzień przerwy i potem dopiero są półfinały i finały. Tak jeszcze dotychczas nie mieliśmy, bo zawsze to było jednak jedno po drugim. Ja całkowicie nie jestem zawodnikiem treningowym. To jest, mogę się jedynie odnieść, że podobnie to wygląda jak sytuacja jak na treningu przed Mistrzostwem Polski w Toruniu. Osiągam podobne czasy, a później, prawda, jak mierzyliśmy te czasy już na zawodach, to były o wiele lepsze na każdym jakby płotku, do biegu, pierwszym, drugim, trzecim płotku. No i teraz tutaj właśnie na tej obozie w Turcji mi się zdarzało już robić dobre treningi, takie, gdzie czułem, że będę mógł jeszcze coś z tego season besta troszkę urwać mojego z Radomia. I taki był cel, bo wiedziałem, że jakbyśmy za szybko zaczęli szybko biegać, to mogło być później różnie, a tak to jeszcze mi się chce, prawda? Pomimo, że mamy październik, to jeszcze jestem głodny tego biegania i nawet powiem szczerze, że ci nie mogę doczekać tych mistrzostw świata. Tak wymyśliłem Cieszynkę, jak już będę w finale, to po prostu zwariował ze szczęścia. Liczę, a mam nadzieję, że znowu trafimy z takim szczytem formy, że będę pobiegnął poniżej tych 35 mniej więcej okolicach i liczę, że to może dać się szansę mi na finał, bo poziom, prawda, może być taki ciekawy, bo to jest październik. Chłopaki właśnie jeszcze za bardzo swoich kart nie odkryli, bo naprawdę takich w tym sezonie jakichś nie mam mocnych wyników. Jakby te wejście do finału na dzień dzisiejszy się właśnie wygląda, żeby może być koło 30 coś dać przepustkę. Im więcej jest jakichś nieprzeciwności losu, czyli przeciwności losu, to tym dla mnie lepiej, bo ja sobie z tym wszystkim poradzę, a niech się reszta męczy. Potrafię, już nie z jednymi przypadkami biegałem, czasami się zdarzało, się bardzo źle czułem i jakieś różne miałem bóle, choroby, a stawałem na start. Potrafiłem się z tym wszystkim tego pozbyć i nawet biegam w jakieś rekordy sezonu, nawet rekordy życiowe z jakichś takich sami złych warunkach, prawda, psychiczno-fizycznych. Na zawodach to jednak troszkę jestem innym człowiekiem. Naprawdę wszystkie jakby warunki zewnętrzne do mnie po prostu jedną muchą wpadają, drugim wypadają, prawda. Jestem już totalnie skoncentrowany na treningach, tak, i na życiu takim codziennym, wiadomo, jestem uśmiechnięty, ale tak jak mówiłeś, że są te zawodnicy za godzinę przed, to do mnie też raczej godzina przed już, mogę coś mówić, ale nic nie będę słuchał.